Jak Państwo pewno wiecie, a ci, co nie wiedzą, to przypominam, moja mama miała na imię Zofia i od jej imienia jest nazwa folwarku. Którego nazwa wywodziła się od nazwiska i folwark Zosinek od imienia mojej mamy. Folwark Artuszewo zaczynał się, no powiedziałbym, w przybliżeniu tuż przed ulicą Przemysłową, tak jak ona obecnie biegnie, i obejmował teren, cały teren w stronę Maciołek, tam gdzie obecnie są zielonkowskie gminy. Natomiast folwark Zosinek w drugą stronę od ulicy Przemysłowej do ulicy Kolejowej, do ulicy Mareckiej, do ulicy obecnej Obrońców Westerplatte i po drugiej stronie toru do Zosinka należała też w rejonie ulicy Słowackiego, Mostowej i Dziennikarskiej, które miały po prostu odrębną hipotekę, dodatkowo innego były kupione. Młodo wyszła za mąż za Karola Arkuszewskiego, pochodzącego z niewielkiego Kwieciszewa niedaleko Strzelna na Kujawach. Karol, który był od niej o 20 lat starszy, zdobył wykształcenie w kupieckiej warszawskiej szkole handlowej. Prowadził doskonale zaopatrzony i świetnie prosperujący skład win i towarów kolonialnych i delikatesowych w swojej kamienicy przy ulicy Miodowej 12, róg Kapitulnej. Od strony ulicy Kapitulnej znajdowała się też nieduża, ale ciesząca się zasłużoną sławą restauracja, ulubiony lokal cenzorów i notariuszy z pobliskich sądów. Kuchnia była podobno doskonała, a świeży kawior prosto z Astrachania codziennie. Moja mama. Mama urodziła się w 1912 roku w Warszawie, ale w zasadzie całe dzieciństwo spędzała w Zielonce. W majątku swojej babci, mamy jedno z pierwszych zdjęć mojej mamy, z psem oczywiście, myśliwskim. Tu w Zielonce była trzymana sfora kilkudziesięciu psów myśliwskich, więc to jeden z tych psów. Młodzi byli bardzo zakochani i czekali, aż ona będzie pełnoletnia. Panna się w nocy wykradła. Ślub dał ksiądz w kościele oddalonym na 25 wiorst, czyli nie w parafii najbliższej umówiony. I po powrocie do domu, ślub był o 6 rano, wykradła się w nocy. Po powrocie do domu około 90.11. Do nóg ojca, jeszcze dziadek mówił ze słowami: ślub wzięty, panna uszanowana. Kończyło się tym, że jego teść przestąpił tu w domu dopiero po 4 latach, jak się urodził mój ojciec, ponieważ pierwszym dwoje dzieci zmarło i dopiero wtedy nastąpiło pojednanie rodziny. To taka historia ze wschodniej kresy Rzeczpospolitej. W zasadzie z bardzo takiego przyzwoitego statusu finansowego, bo przecież w folwarku Arkuszewo była bardzo duża, jak na owe czasy, cegielnia, zatrudniająca ponad 100 pracowników i bardzo dobrze prosperująca. To później po wojnie, tak jak wszyscy, wróciła rodzina do ruin i odbudowywane to było od nowa. A odbudowane zostało dzięki pracy mojej mamy, naszej mamy, która za pieniądze, które
uzyskała z tak zwanego przymusowego wywłaszczenia części Zosinka. Zresztą ten fragment należał osobiście do mnie, a drugi fragment do mojej siostry. Powstawała spółdzielnia mieszkaniowa i wywłaszczana. Ja będąc wtedy właścicielem, zdecydowałem się sprzedać miastu Zielonka, w zasadzie jeszcze pośrednio, bo kupił to Skarb Państwa, teren parku obecnego Dębinki. I to też była ciekawa historia, bo pierwszy akt podpisał nabycia tego parku, podpisał pierwszy, ostatni naczelnik miasta Zielonka, pan Piotrzyjka. A w międzyczasie nastąpiła zmiana ustroju i końcowy akt, bo to był dwustopniowy akt, podpisał burmistrz Janoszowski, tu obecna Krystyna Jastrzębska. Więc w ten sposób miasto zyskało kiedyś park, który mam nadzieję będzie dbało jako moją własność, panie przewodniczący. W książce jest bardzo dużo wątków, których tutaj nie poruszałem. Ponieważ jakbyśmy z Dorotą dowiedzieli, co jest gmina Kobyłka, powiat Radzymin, czyli się urodziłem bardzo dawno. Ale urodziłem się w domu, w którym mieszka teraz zadająca mi to pytanie Ala Jezielska-Sińczak. Pytanie jest to, ale dom wtedy do nich nie należał. Dom należał do państwa Kwaśnicy, którzy później sprzedali rodzinie państwa Jezielskich i Koszada. Natomiast urodziłem się w jej stołowym pokoju. Anegdoty. To jeszcze powiem, choć może nie powinienem. W dokumentach mam napisane, że urodziłem się 28 grudnia 1946 roku. I na drugie imię mam Zdzisław. Zawsze zachodziłem w głowę. Diabeł. Żadnego Zdzisława w rodzinie nie było. Skąd się ten Zdzisław wziął? Jak skończyłem 18 lat, mój ojciec już nie żył, bo ja jako 14-letni mężczyzna zostałem najstarszym mężczyzną w naszej rodzinie. Bo i dziadkowie zmarli i ojciec. Czyli jak skończyłem 18 lat, to mi powiedziano, że urodziłem się 28, ale nie grudnia, tylko listopada. W imieninie Zdzisława. Stąd to moje drugie imię, a mój ojciec się tak podobno ucieszył, że się urodziłem, że nie dopełnił obowiązku rejestracji noworodka w ciągu 2 tygodni, za co była duża kara. Więc w uzgodnieniu z położną panią Batorową, która mieszkała w tym domu, istnieje do tej pory na rogu ulicy Prostej i Wesołej, do rzymskiej 11 dopisali kreskę i zostałem zarejestrowany rok później. Ja tej miesiąc. I zaproszony kiedyś, a był to rok 1996, czyli kończyłem lat 50, na imieniny do obecnego tutaj Andrzeja Winczaka, w domu, w którym się urodziłem, akurat przypadek rządził, że on te imieniny obchodził nie w 30, tylko w sobotę jakąś 28 listopada. Więc o północy powiedziałem Andrzeju,
skończyłeś już swoje imieniny, teraz wszyscy twoi goście obchodzą moje urodziny. Oliwka. Ona jest starsza ode mnie. A wszystkie inne jabłonki, które były na tym terenie, to już ich nie ma. Nie ma. Tam, gdzie pani mieszka, to były prześliczne, wielkie kosztele. Młoda wyszła za mąż za Karola Arkuszewskiego, pochodzącego z niewielkiego Kwieciszewa niedaleko Strzelna na Kujawach. Karol, który był od niej o 20 lat starszy, zdobył wykształcenie w kupieckiej warszawskiej szkole handlowej. Prowadził doskonale zaopatrzony i świetnie prosperujący skład win i towarów kolonialnych i delikatesowych w swojej kamienicy przy ulicy Miodowej 12, róg Kapitulny. Dom nasz, który teraz mieszkamy, to moja siostra mi opowiada, czy ja tego nie pamiętam, że po wojnie tam służył jako stodoła. Wszystkie drewniane budynki w folwarku zostały rozebrane na opał, więc on nie miał częściowo dachu, bo został ten dach zniesiony przez krzęsło mostu kolejowego, które Niemcy wysadzili w 1944 roku i krzęsło przeleciało jednak, to spory kawałek jest do naszego domu i zniosło połowę dachu, zabijając dwóch Węgrów, którzy stali. Stacjonowali wtedy pod domem i nie było dachu. I w związku z tym tam jakąś płachtą to zostało ukryte i służył jako stodoła, gdzie przechowywano słomę i zboże. No. I dopiero w 1948 roku, jak państwo kwaśniewscy sprzedali swój dom państwu jedzieckim, to trzeba było się przenieść i wtedy dziadek Łosan, który był złotą rączką, wszystko umiał. Wszystko umiał. Jak cokolwiek trzeba było zreperować, buty zrobić, meble zrobić. Kropnik litewski. Wszystko udało. Zaczął ten dom remontować i wyremontował. Mocno namawiany do napisania tej pozycji. Bardzo dziękuję Dorocie, że się włączyła, bo ona ma w małym palcu naszą genealogię rodzinną, bo się tym interesuje. Ale miałem obawy, czy podałem się, nigdy niczego takiego nie pisałem. Towarzystwo Przyjaciół Wielanki, tam tu obecna Magda, a szczególnie Jan Żyński, tam dziurę w brzuchu wiercił, żebym to napisał. A i z dużymi obawami do tego. I długo to trwało, zanim zacząłem. Ale później jak pisałem, to miałem cholerną przyjemność. Cholerną przyjemność. Nie wiem, czy to jest dobrze napisane, czy to jest, ale mnie osobiście sprawiło to wielką przyjemność, że mogłem zanurzyć w historii rodziny i jakoś tu wydobyć.